Cześć, z tej strony Paweł Gołębiewski, twórca Akademii Negocjacji. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania vloga na kanale YouTube Akademia Negocjacji, w którym pokażę Ci krok po kroku moją zwykłą, codzienną drogę na sam szczyt Akademii Negocjacji. Jak się odżywiać? Ponieważ głowa jest moim głównym narzędziem pracy jako przedsiębiorcy, bardzo dbam o to, żeby odżywianie wspierało moją głowę, wspierało moje procesy myślowe. Dlatego dzisiaj w kolejnym luźnym vlogu, pokazując drogę Akademii Negocjacji na szczyt, chcę zwrócić Twoją uwagę na te zagadnienia, które jeżeli chodzi o odżywianie, mi wydają się istotne. Zebrałem je w 9 punktach, zaczynajmy. Po pierwsze, możliwie krótkie okno żywieniowe. Ideałem, do którego zmierzam, jest okno żywieniowe pomiędzy godziną 12 a 18. Aktualnie staram się jeść między 10 a 18. Czemu to ma służyć? Organizm nie jest przeciążony trawieniem. Jeżeli jem od samego rana, od godziny 7 czy 8 do 21, 22, mój organizm na przykład w nocy nie ma czasu na regenerację. Dlatego, że w dużym stopniu zajmuje się trawieniem. Po drugie, staram się jeść niewiele posiłków. Ideałem, do którego zmierzam, byłyby 2 posiłki. 2, 3, maksymalnie 4 to jest ten stan docelowy, który mnie najbardziej interesuje. Po trzecie, nie podjadam pomiędzy posiłkami. Nie jest to łatwe do zachowania, jednakże niepodjadanie pomiędzy posiłkami sprawia, że poziom insuliny nie jest cały czas podniesiony, dlatego że organizm nie jest cały czas skupiony na trawieniu. Szczególnie węglowodany podnoszą poziom insuliny. Po czwarte, staram się nie łączyć białek z węglowodanami, dlatego że jedne wymagają trawienia w środowisku kwasowym, a drugie zasadowym. To po prostu jest ze sobą sprzeczne. Więc jeżeli chcę mieć spokój z trawieniem, to zdecydowanie mi to wychodzi lepiej, kiedy nie łączę białek z węglowodanami. Po piąte, staram się, by podział makroskładników był też odpowiedni. Co przez to rozumiem? Dostarczam białko w ilości minimum 100 g dziennie, dlatego że białko jest niezbędne do podtrzymania chociażby masy mięśniowej. Po drugie, zwracam uwagę na dostarczanie tłuszczy, szczególnie z zakresu omega-3, dlatego że one są z kolei niezbędne do funkcjonowania mózgu. Węglowodanów staram się spożywać jak najmniej, co do zasady, dlatego że promują stany zapalne w organizmie. Tego chcę unikać. Po szóste, staram się, żeby moje jedzenie było maksymalnie różnorodne. Dzięki temu dostarczam duże ilości mikroskładników, tak jak niezbędne do dobrego funkcjonowania witaminy i minerały. Po siódme, wybieram tylko i wyłącznie jedzenie bio, eko, z uwagi na to, że niezależnie od tego, czy to jest mit, czy nie mit, jak wiele osób mówi, to mimo wszystko jest to najlepsze jedzenie, jakie jest dostępne na rynku, chyba że zajmujesz się uprawą roślin czy hodowlą zwierząt. Po ósme, woda musi być dostarczona w odpowiedniej ilości. Organizm składa się w bardzo dużej ilości z wody i jej brak jest jedną z pierwszych przyczyn powstawania chorób. Jakiej używam wody? To też jest ciekawostka. Używam wody tylko i wyłącznie destylowanej. Destyluję wodę, dzięki czemu sprawiam, że nie ma w sobie chociażby wapnia. Wapń, który jest pozyskiwany na przykład z wód mineralnych w butelkach plastikowych czy wód nawet źródlanych, ten wapń nie jest w całości wchłaniany przez organizm, wręcz jest wchłaniany w bardzo małej części, poniżej 10%. Co się dzieje z resztą? Reszta niestety, ale w dużym stopniu osadza się w organizmie. Osadza się w organizmie, powstają różnego rodzaju zwapnienia w związku z tym. Jeżeli temat jest dla Ciebie zupełnie obcy i nowy, zapraszam Cię serdecznie, zainteresuj się tym tematem. Jakkolwiek spotkasz w internecie wiele sprzecznych poglądów, opinii czy nawet badań, to serdecznie Ci polecam przyjrzenie się temu tematowi, jeżeli chcesz uniknąć zwapnień czy naczyń krwionośnych, czy zwapnień w stawach. I punkt 9. Czego unikam? Co do zasady unikam jedzenia na mieście, dlatego że nie mam żadnego wpływu na jakość jedzenia oraz to, czy w ogóle na przykład warzywa zostały umyte, czy też nie. Oczywiście nie doprowadzam tego do skrajności, raz na czas zdarzy mi się zjeść to czy owo. Natomiast wtedy bardzo starannie wybieram to, co będę jadł. Praktycznie w ogóle nie jem produktów przetworzonych, gotowych dań, bardzo różnorodnych miksów składników dostępnych w sklepach spożywczych na półkach. Tam jest za dużo różnej chemii, która na pewno nie działa dobrze. Ponadto w ogóle nie używam mikrofali. Unikam też oleju rzepakowego i słonecznikowego. Jeżeli smażę, to tylko i wyłącznie w oliwie,
oleju kokosowym. Nie jem wieprzowiny, dlatego że mięso to jest wybitnie zanieczyszczone. Unikam też picia wody z wysoką zawartością wapnia albo nawet ze śladową zawartością wapnia. Jeżeli ciągle nie zgadzasz się ze mną albo nie wiesz, o czym mówię, to spójrz bardzo proszę na twój czajnik. Będziesz wiedzieć, co mam na myśli, kiedy mówię, że unikam wapnia. To, co osadza się w czajniku, dokładnie też osadza się w każdym organizmie. Serdecznie zapraszam do dyskusji o odżywianiu, co dla ciebie działa, co wpływa na to, że twoja efektywność jest na najwyższym poziomie. Serdecznie zapraszam cię też do subskrypcji tego kanału, gdzie pokazuję drogę na szczyt Akademii Negocjacji od momentu założenia aż do sukcesu, który już za chwilę będzie bardzo widoczny.